No i Remigiusz Smoliński już po załatwieniu sprawy, i to szybkim załatwieniu sprawy, liczyłem chociaż na te 3 rundy, a to kurde, już druga runda i po finale. Pierwsza runda. No chciałem z nim poboksować troszeczkę, ale był mocno agresywny. Chciałem go troszeczkę przystopować i przeboksować te 4 i ewentualnie jakby była szansa, to w tej czwartej rundzie go posadzić, ale no niestety no wyszło jak wyszło. Niestety albo stety, no chciałem po prostu nabrać troszeczkę więcej doświadczenia. Słuchaj, ten prawy taki po zejściu, którym go trafiłeś, tak? Którym posłałeś go na deski, to był taki trenowany, czy po prostu intuicyjnie zareagowałeś, bo to naprawdę bardzo dobra akcja, jak na pięściarza wagi ciężkiej, tak? Tak szczerze mówiąc, to nie pamiętam do końca, zobaczę sobie na pewno na nagraniu, ale to jest i intuicja, a po zejściu też lubię bić, więc też trenowane na pewno było. Jesteś zadowolony tak już w 100% ze zwycięstwa na pewno, ale czy z planu gdzieś tam coś udało się zrealizować z tego wszystkiego, co planowaliście wczoraj? Nie, no właśnie, bo chciałem tą lewą ręką dużo opracować, trzymać na dystans. No trochę go tam trzymałem, ale no nie do końca jestem z tej lewej ręki zadowolony. No jakoś mi kiedyś wydaje mi się, że trochę lepiej nie pracowałem, muszę trochę nadrobić zaległości. No ale no i jakby nie było, to jestem zadowolony. Zobaczę sobie, tak jak mówiłem na nagraniu, i ocenię całą sytuację i myślę, no jest, na razie jestem zadowolony, nie? Z drugiej strony kibice nie wiedzą o wielu rzeczach, a ja tu obserwowałem, jak się rozgrzewałeś, ile razy się rozgrzewałeś, ile razy stygłeś, i tak się nawet tutaj trener denerwował troszeczkę, Kamil Jenel, że tak naprawdę już moment przed walką wystygłeś. Tak, no to było troszeczkę słabe, nas pogonili troszeczkę na górze tam, żebyśmy już schodzili, jeszcze nie do końca byliśmy rozgrzani, zeszliśmy tutaj, myślałem, że gdzieś tam będę miał taki swój kącik dla siebie, ale wstudziłem, troszeczkę poboksowałem, no miałem plan w pierwszej rundzie się dogrzać, ale było okej, nie? Nie ma co narzekać już. Takie sytuacje to też budują chyba pewność siebie pięściarza, bo różne są okoliczności, różne powiedzmy czasy, bo walka wcześniej się zakończy, walka później się zakończy i trzeba czasami długo też czekać na walkę, zanim się wejdzie do ringu, tak? Tak, no jest to później troszeczkę nerwówka, jeśli chodzi o pewność siebie, to i tam dużo nabrałem pod skrzydłem Kamila właśnie Jenela. No i teraz idziemy do przodu i on mi te skrzydełka trochę rozwinął i mnie pcha do góry. No właśnie, tak, nie, mówiąc szczerze, nie była to ciężka walka, gdzieś te przygotowania, nie chciałbyś ich marnować i przejść już do kolejnego etapu, kolejnej walki, czy raczej jednak wypocząć, troszeczkę wrócić na salę, jakieś elementy poprawiać być może, bo nie wiadomo jaki rywal w przyszłości się trafi. No na pewno teraz sobie wypocznę, miałem bardzo długi okres przygotowawczy. Odpocznę sobie, zrobię taki wypoczynek, że tak powiem, jak to się mówi, wypoczynek wysiłkowy, troszeczkę tutaj na rowerek, na basen, odpocznę sobie tak w ten sposób od sali, no i za tydzień, półtorej wracam na salę i znowu boksuję, przygotowujemy się do następnej walki. Kondycja to jest jedno, a z drugiej strony waga, będziesz gdzieś, powiedzmy, w tej chwili schodziła ta waga naturalnie, musiałeś coś zbijać, czy w ogóle obniżać tą wagę? Raczej nie pilnuję wagi tak naprawdę, staram się po prostu zdrowo jeść, nie jeść jakichś śmieci i po prostu dużo pracować. No, teraz będę troszeczkę właśnie nad wytrzymałością jeszcze pracował bardziej. Także mam nadzieję, że ta waga troszeczkę zajdzie. Myślę tak, że do 117 to już by było dla mnie idealnie. Te 119 to jest takie naturalne, czy to jest już po ciężkim treningu, po ciężkim etapie przygotowania, gdzieś tam naturalnie to jest 120 kilka? No ja mam tak naturalnie 120, a te 119 różnie. Bo to naprawdę mi ta waga tak skacze, 121, 122, 120. No teraz co chwilę pilnowałem tej wagi, no miałem nawet raz 118 mi zeszła. Dobrze się czuję w tej wadze. Nie chciałbym powyżej 120 ważyć. To komu dedykujesz tą walkę, to zwycięstwo? Komu dedykuję? Dedykuję całemu JFC, dedykuję mojej kobiecie, która mnie wspiera, dedykuję moim przyjaciołom, mojej rodzinie, sponsorom, którzy dbają o mnie i na każde moje zachcianki gdzieś tam próbują mi dogodzić, dostarczają mi wszystkiego, czego potrzebuję do przygotowań. Mamie, chciałem mojemu przyjacielowi Adrianowi, no i oczywiście chciałem podziękować jeszcze Tymexowi za możliwości, które tutaj mogę pokazać.
I tyle. A ja liczę na to, że będziesz przesuwał się w karcie walk coraz wyżej, coraz dłużej będziesz gdzieś tutaj chodził w korytarzach, będziemy mogli sobie zawsze pogadać. No i co, czekam naprawdę na eksplozję talentu, na to, żebyś pokazał i te całe warunki fizyczne gdzieś tam po prostu też w jakiś sposób zmotywował, bo niewielu mamy zawodników o takich gabarytach i o takich umiejętnościach, jak dzisiaj można było zobaczyć po tej prawej kontrze. No mam nadzieję, że nie zmarnuję tego i dam się wszystko. Remigiusz Smoliński, dziękuję i gratuluję. Bardzo, pozdrawiam.